Naprawdę szanuję wszystkich zawodników MMA. Nie spodziewałam się, że aż tak bardzo jest to wyczerpujące, ale uczy charakteru niesamowicie. Założyłaś firmę, a jak wiemy, nie jest to teraz łatwy czas dla branży fitness. Jak ty sobie z tym radzisz? No bo od pewnego czasu już nawet nie możemy ćwiczyć na siłowni, nie wspominając o zajęciach, a ty także przecież prowadziłaś fantastyczne trampoliny. Tak, zgadza się. Jest to bardzo trudny dla mnie czas, ale tak jak wspominałam, ja zawsze walczę o siebie, o swoje marzenia i od razu postanowiłam działać. Zaczęłam treningi online z wypożyczeniem mojego własnego, prywatnego, póki co sprzętu. Moja trampolina jest nadal w produkcji, już są etapy końcowe, więc niebawem będzie w sprzedaży w całej Polsce. Mam nadzieję, że na świecie. Mam nadzieję, że również na świecie, bo w Brazylii skaczą na niefajnym sprzęcie, dlatego bardzo polecam sprawdzony i profesjonalny sprzęt. Wracając do pytania, tak, prowadzę treningi online, mam kontakt cały czas z moimi jumperkami, natomiast to już nie jest ta sama energia. Wiadomo, że spotkania z ludźmi dają olbrzymią motywację, te uśmiechy, podziękowania za trening. To jest najlepsza nagroda dla trenera poza jaka może być. No ale póki co, ale działamy tak, jak działamy, po prostu walczymy i miejmy nadzieję, że ten okres pandemii po prostu minie szybciutko. A co z filmem i twoimi treningami? Cały czas trenuję sztuki walki. MMA teraz jakby też skradło moje serce. Jestem pod wrażeniem wszystkich wojowników, bo to jest olbrzymia i ciężka praca. Naprawdę szanuję wszystkich zawodników MMA. Nie spodziewałam się, że aż tak bardzo jest to wyczerpujące, ale uczy charakteru niesamowicie. I tak, za miesiąc wchodzimy na plan zdjęciowy. Także ja jestem bardzo podekscytowana. Zagram tam główną rolę w filmie Wojowniczka. No niebywałe dla mnie przedsięwzięcie i mam nadzieję, że podołam wyzwaniu. Poprzeczka jest bardzo wysoko postawiona, ale ja, tak jak wspomniałam, uwielbiam wyzwania i uwielbiam zaskakiwać. I mam nadzieję, że niektórym po prostu utrę nosa. Komu chciałabyś utrzeć nosa? No wiedziałaś, że o to zapytam, jak tak wspomnisz. Lubię po prostu ucierać nosa ludziom, którzy jakby nie wierzą i myślą, że to po prostu kolejny jakiś projekt, który nie będzie zrealizowany. Ja trzymam mocno kciuki za reżyserów, którzy właśnie działają w tym projekcie. Są to młodzi producenci z pasją, także ja uwielbiam się otaczać takimi ludźmi, którzy robią coś z pasji, z całym serduszkiem. I pomimo przeszkód, bo na pewno mają przeszkody, to pokonują je po prostu i nie poddają się. Czy wiadomo już, kogo jeszcze zobaczymy w obsadzie? Wiadomo, już pojawił się taki zwiastun na moim Facebooku, więc warto sobie zobaczyć, kto jeszcze jest tam ciekawy. Dwóch aktorów jest jeszcze w tajemnicy, są jeszcze rozmowy na ten temat z profesjonalistami, z aktorami jakby z pierwszej ligi, także ja trzymam mocno kciuki, aby wszystko doszło do ładu. Cześć, z tej strony Patrycja Wieja. Serdecznie zapraszam do oglądania Jastrząb Post.